schabowy, który robi wrażenie. Więc na początku schab klepiemy na szczęście, ubijamy na cieniutkie kotlety i zalewamy mlekiem oraz cebulą. I odstawiamy na minimum godzinę. Następnie mięso dokładnie odsączamy oraz przyprawiamy. I pamiętajcie, przyprawiamy z dwóch stron. Aby powstał nasz gigantyczny schabowy, łączymy ze sobą trzy kotlety dość delikatnie i panierujemy na początku w mące pszennej, potem w jajku, a na końcu w bułce tartej. Radzę też zaopatrzyć się w największą patelnię, jaką macie w domu. I naszego wielkiego schabowego kładziecie nam bardzo rozgrzany olej i smażycie. Schabowy dzięki mleku oraz cebuli jest kruchy i naprawdę przepyszny. Idealnie smakuje z tłuczonymi ziemniaczkami ze śmietaną oraz buraczkami. A jednym schabowym naje się cała rodzina.